A więc zaczynamy nową przygodę. Zapraszam Was na jazdę bez trzymanki. W EA FC24. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, także suba, żeby odcinki Was nie ominęły, ponieważ oczywiście teraz ciśniemy z Daily. Natomiast jeżeli chcecie zbudować skład marzeń nieco szybciej, to posłuchajcie. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem bądź PaySafeCardem. cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie. Końcy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. A teraz wspólnie możemy razem wejść do IJFC 24 Naprawdę, naprawdę nie mogłem się doczekać. Czekałem ze wszystkim, łebapa nie odpalałem, nie odpalałem na nic nie odpalałem, żebyśmy mogli wspólnie razem wszystko zacząć. Nie nie chcę żadnych tego udostępnienia na maila. Dawajcie mi i EJFC24, w ogóle nowe menu mi by się przydał jakiś jakiś poradnik, jak się po nim poruszać. Ultimate Team to nas dzisiaj interesuje, myślę, że inne tryby tak średnio. Także wejdźmy, no nie ma co przedłużać, wchodzimy do Ultimate Team. Dawajcie mi tą aktualizację. Swoją drogą, dawajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podoba moje nowe tło. No dobra, to wbijamy, wbijamy, wbijamy. Oczywiście najtrudniejszy wybór no, każdego gracza FIFA, jaką narodowość wziąć, no ale wezmę to, co każdy, nie będę jakiś bardzo oryginalny. Bierzemy Brazylię. I co będzie naszym pierwszym w ogóle ekra ekranem, w ogóle trafem? Uwaga, jest to Ewa Nilsson, tak? Czyli taki chyba dosyć pospolity traf. Powiedziałem, że Damian też go trafił. Dobra, spoko, już nie będę nam się na nim jakoś rozwodził. Zobaczmy, co tu w środku mamy. O, mamy jakieś Press Premier League Felipe, spoko. Dobra, wiem, że dostanę później Sam Kerr, Halanda i chyba Viniciusa na wypożyczeniu, także weźmy kogoś innego niż z napadu. O kurde, co się stało? Także bierzemy kogoś innego niż z napadu. Postaram się może kogoś z pomocy wziąć, tylko tak sobie popatrzę, kto tutaj może być. ciekawy wybory, ale chyba nie. Kto może być na eśpeku? Hmm, Luka Modrić. No dobra, weźmy Lukitę, już nie będę jakoś tutaj, no Luka jest kozak, więc weźmy go Bardzo go lubię, może uda się niedługo nim zagrać No i dobra, wybór strojów, no to dobra, dla moich kochanych moderatorów z Discorda, którego was serdecznie zapraszam Biorę strój Borusi Dortmund, zresztą całkiem ładny jest w tym roku I tutaj mamy jeszcze fajne stroje, ej, stroje Francji są ładne naprawdę, jak tak patrzę yy, No Legia Warszawa, nie, bo takie średnie, United też ma, no dobra, nie, takie, nie, jednak jakoś mi nie siedzą, te stroje United nie, no dobra, weźmy stroje Francji, bo warto mieć złote składy na początek, żeby, wiecie, tam może yy, na jakieś końsy zebrać. No i teraz, tak, no tutaj jeżeli chodzi o herby, to ja i tak sobie zmienię na wolves. Bo on nam towarzyszył w całej FIFA 23 i chyba będziemy się powoli z tym herbem utożsamiać. Weźmy sobie teraz herb Manchesteru City, bo może coś tam kosztuje. I tak wygląda to wszystko. Dobra, tak, chcę przed nas przekonwertować te FIFA Points, bo tam miałem 50, także na pewno się przydadzą kiedyś. A teraz tak, tutaj mamy paczki, założyciele, no tak, to jest takie średnie. No i dajcie mi od razu grać, ja chcę już grać, pomijamy to, no menu główne, dobra. O, i mamy 4600 FIFA pońców, zero końców, oczywiście FIFA pointsy dzisiaj otwieram na streamie. Nie wiem o której zacznę, ale po prostu dajcie followkę na Twitchu, żeby was to nie ominęło. Ale tak czy siak, będę dawał znać jeszcze na Discordzie, a także na karcie społeczność na YouTube. Także obserwujcie pewnie koło, nie wiem, 17, 18 się odpalimy, a może później zobaczymy. I dzisiaj wydamy na streamie, właśnie, nie wiem, czy wszystkie FIFA pointsy, bo bym chciał jeszcze z nich zagrać dwa drafty. Także no oprócz tam 600 FIFA pointsów. No, otworzymy sobie za resztę paczki. Dobra, weźmy paczka założycieli food. No tutaj wiem, dobra, już to pomi szczerze pominę, bo ja wiem co tutaj leci, tutaj lecą te stroje, które warto by było założyć, żeby nabijać sobie zadania. Oj, kurde, dobra, e, założyciel food, dajmy to sobie, karta użyta i co, i teraz też mogę... I co, ja już mam te stroje, bo już nie rozumiem. Dobra, nieważne, jeszcze mamy ewolucję założycieli food. Będę musiał w ogóle się przyjrzeć nad tymi ewolucjami, bo ja tak wiecie, pobieżnie to patrzyłem. Zaraz, wszystkiemu się przyjrzymy. Tutaj jeszcze mamy Halanda oraz tą Kerr i Noviniego. Raczej Winiego biorę, no bo, no bo to Vinicius Junior. Wiecie, że go bardzo lubię, także Vinicius na wypożyczeniu jest u nas. No i tutaj Sam Kerr, bo. No nie oszukujmy się, co to jest za wybór. Tu powinien być, nie wiem, Sam Kerr, Putellas i Alisha Lemon. I wtedy by był trudny wybór, nie? Myślę, że większość tak by Lemon wzięło, no ale tak czy siak tutaj musimy wziąć sam Kerr, no bo raczej, no nie ma sobie równych w tym wyborze. No dobra, ja jestem delikatnie z tym wszystkim zacofany, nie będę ukrywał, tutaj widzę, że jest jakaś paczka, ale no mówię, je sobie otworzymy na event dzisiejszy, no event, nie? Bo te jakby karty się w ogóle nie zmieniają względem statystyk, także to jest taki event kosmetyczny, ale zawsze by było fajnie trafić jakąś kartę. A my zobaczmy paczkę, złotą paczkę premium z podglądem. Może akurat coś ciekawego poleci. Mamy Hiszpana na LO i jest to. Jajku, nie wiem kto to. Ale raczej nigdy dobry, także raczej się tego. No nie, nie opłaca się tego kupować. Szkoda. No dobra, to teraz przejdźmy powoli, zobaczmy co tutaj się dzieje, bo gdzie są zadania w ogóle? O, dobra, tu są, bo nowe menu jest, nie do niego też trzeba się przyzwyczaić. Dla mnie to jest zupełna nowość. W sumie dla każdego. Także zobaczmy, no, na sezon mniej więcej patrzyłem, widziałem, że to są fajne paczki i ja tutaj raczej wezmę 2 razy 84, widziałem, że Damian wziął 10 razy 80 ale ja postawię na tą paczkę, ponieważ jakiś wyższy overall zawsze by było fajnie trafić na początku. W ogóle też myślałem o tym, żeby się z końcami nie śpieszyć, ale po tym jak zobaczyłem, że na 10, kurde. Na dziesiątym poziomie jest paczka 10x8,3. Stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu tych pońców trzymać nie wiadomo ile, i otworzymy sobie je po prostu dzisiaj wieczorem, czyli jakby w drugim odcinku Ultimate Team. Dobra, co tu jest? Van Dyke na wypróżeniu albo Jude. Ojoj, ten Jude to mi się podoba bardzo. Tutaj mamy jakieś tam pa panie fajne, dobra. Jakieś piki, mamy tutaj takie karty. O, całkiem ciekawe, ale chyba też bez szału jakiegoś wielkiego. O, Iara Mendy, spoko, ale tutaj też babki są. Wiadomo, jakieś paczki ciągle są po drodze. Tutaj Teo, Saguara i Engen. Kurde, to też. Tejo chyba takim fajnym wyborem jest tutaj, jeżeli chodzi o y, sezon. Tutaj mamy paczuszki. o kurde! Paczka 5x84, albo paka za 100k. No to jest ciekawy wybór, nie? Nie wiem jeszcze na co się zdecyduje. To bliżej pewnie tamtego poziomu. I tutaj widziałem, że są prawdziwi kozacy. Jest paczka 3x86, bardzo ciekawe. Dużo ludzi mówi, że ten kunia jest super, ale jak ja zobaczyłem tego konę on też wygląda turbo dobrze. 4 na 3, no on się wydaje takim, wiecie, o, takim tiuramem trochę z poprzedniej edycji, tak przynajmniej, na no, po twarzy, tak wnioskuję. Statystyki też ma kozackie, jakby dać mu cień, no przecież to jest taki tani hulit na początku gry. Tutaj mamy zadania, oczywiście będziemy je robić, zadania dwutygodniowe, okej, okay, 30 meczów, myślę, że na chilku w pierwszym tygodniu. Tutaj jeszcze mamy to z założycielami, jestem w ogóle ciekawy, bo na to nie zwróciłem uwagi akurat, ile można expa obecnie zdobyć nie chcę się tego liczyć także nie wiem jak ktoś policzył to dawajcie znać w komentarzu tutaj mamy jakieś rzeczy z listą transferową i spoko 1500 końców za jedno no to to jest naprawdę naprawdę nieźle może będzie trzeba to przekminić jakoś Tutaj mamy coś takiego. Dobra, to są takie podstawowe generalnie SBT zadania, także one są chyba co roku, także nie ma co się na nimi rozwodzić. Pewnie są tam jakieś paczki za stoka i tak dalej. Dobra, mój klub wygląda fatalnie. Zobaczmy SBC. O, zobaczmy SBC, bo tutaj trzeba zrobić te początkowe, jezu tak tego nie lubię. Nigdy tego nie lubiłem i nigdy lubić nie będę, no ale trzeba przez to przebrnąć. No, dobrze, dobrze to się tylko raz robi i już na, na samą firmę macie spokój. Dobra, to pierwsze SBC leci, ale kurde, no dobra, dobra, no dobra. I uwaga, pierwsza paczka z zawodnikami brązowymi w grze, wow, Francja, Les. wow! No i kolejny skład leci. Dobra, już sobie daruję te lokauty co w środku? Wow, dwie rzadkie karty. Troszeczkę piłkarzy swojego składu marnuje, ale liczę, że wiecie, z tej złotej paczki tam chyba jest na koniec dwóch rzadkich piłkarzy, to coś fajnego poleci. A my zobaczmy, paczka brązowa numer 3 i... Okej, okay, spoko. Nie, myślałem, że ma 81 tempa, a ma 61, szkoda. Na razie w ogóle plus dla EAFC, bo gra się nie ścina, w FIFA 23 nie wiem, nie wiem jak to jest możliwe, że inne gry chodzą świetnie, a Fifa 23 akurat na PS5 zamula, nie? Na razie żadnej zamówki nie było, także widać, że to nowa gra. Dobra, w takim razie mamy dwie paczki, jedna srebrna, no jedna złota, ze złotej nie wiem czy liczę na jakiś boom. Ale liczę na taki w miarę dobry traf, znaczy w miarę dobry. Taki, żeby po prostu można było go wsadzić do zespołu i się nie wstydzić. Tutaj mamy Sako, proszę bardzo, pamiętam jak nim kiedyś grałem. Co prawda nigdy to nie była wybitna karta. Tu mamy 500 monet pierwszych, cudownie. No dobra, zobaczmy, paczka dwóch piłkarzy, co tutaj będzie? Uwaga, czy to będzie walkout, Francja? S.O. uwaga, kto to będzie. Roma, Francja, Esio! Nie wiem kto to jest, nie mam pojęcia. Jest to N. Jest to pan z. E, z Okej! Okay. So, myślałem, to. Jest, Jezu, jak mi oskamowali, myślałem, że to jest paczka z dwoma złotymi piłkarzami, no ale dobra. E, en. Pan. En. Pan Ewan na pewno wyleci do zespołu, bo wygląda na całkiem solidną kartę. I takiego wiecie, Bysiora dużego na Esio. Dobra, to wiecie co? No, myślę, że nie ma co zwlekać. Pora tutaj przygotować zespół, po pierwsze troszeczkę, a po drugie, no, pora zagrać mecz, bo. Nie ukrywam, jestem bardzo ciekawy, jak będę się czuł z gameplayem. Podejrzewam, że będzie on zamulasty delikatnie. Ale wiecie, dlaczego tak, takie wrażenie może mieć po prostu większość z nas? Ponieważ dopiero co graliśmy kartami 99. No, karty wymaksowane względem statystyk. Także wcale to nie będzie jakiś. Nie, nie musisz się gra z cieła. Nie, dobra, uf, <laughs> się bałem. Także wcale się nie zdziwię, jeżeli tutaj po prostu będzie, będę czuł, że gameplay jest zamulasty, ponieważ poziom kart jest dużo niższy. Nie ma co zmieniać, bo nie mam z czego nawet rzeźbić. Pora zagrać meczyk. No myślę, że w Rivalsach sobie zagramy, bo tam będzie najciekawiej. E, no dobra, to ciśniemy. Mam nadzieję, że nie trafimy na rywala, który ma skład za 20 milionów. Także ciśniemy, zobaczmy, co tutaj się stanie. Dobra, przede wszystkim, czy mam założone te, te stroje Foundersów? Chyba, o kur. No to cu cudownie, cudownie dobrałem stroje, nie? Ej. Czy wy to widzicie? Czemu to jest takie zamglone wszystko? Dziwny efekt. Ten akurat efekt jakiś taki wizualny mi się tak średnio podoba. Wolę, jednak wszystko jest bardziej tak wyostrzone. Albo jak jest zamglone, ale z takim, wiecie, wyczuciem. A tutaj walnęli mgłę na cały ekran i nie wiadomo co im chodzi. Dobra, zobaczmy, jak się w ogóle składy wyświetlają. Bo na to akurat jakoś nie zwróciłem uwagi, okej, okay. no troszeczkę już lepszy chyba, nie? Troszeczkę lepszy. I kto na ataku? Ewa Nilson. Ale dobra, też nie jest jakiś wybitny. Gościu nie ma kart wypożyczonych. No prawdopodobnie może je na FUT Champions zatrzymuje, ale ja nie będę tego robił, ponieważ no na FUT Champions to ja już chcę mieć taki skład. No i le lecimy. Oczywiście kamerę trzeba będzie zaraz zmienić. O Jezu, na razie powiem Wam, że turbo zamulenie, nie? To biorąc pod uwagę to, że przed grałem kartami, które są totalnie wykokszone, no to... Dobra, czekajcie, zobaczmy. Erling Haaland, pierwszy strzał z dystansu i bab babeczka na bramce. No powiem Wam szczerze, yy... ja uważam tak, że kobitki będą naprawdę dobre, ale nie z tyłu. Z tyłu trzeba będzie stawiać na po prostu na facetów. Ponieważ, no, po pierwsze są silniejsi, więksi, więc główki te będą wygrywać i tak dalej. Natomiast z przodu myślę, że babki będą robić taką robotę. No, o kurde, i pierwszy gol tracimy. Dobra, trzeba zmienić. O, ładna ciszynka, fajna. Na razie wiecie, nie będziemy się denerwować ciszynkami, bo jeszcze community FIFA nie ustawiło żadnej toksycznej. Także spoko. Ustawienia teraz zobaczmy, ustawienia gry, bo to trzeba kamerę pozmieniać. Ja biorę kamerę współpracy. No i w sumie tyle. Jeszcze trzeba by było tam pozmieniać to sterowanie, nie? Ale nie wiem gdzie to się zmienia. No chyba nie tu. Ej, fajnie w ogóle wygląda to. Bardzo mi się podoba, że... Co my gramy? A Jezus. Myśl... <laughs> Myślałem, że się ścięło, bo czasami w FIFA 23 było przecież tak, że Jak zatrzymałeś, to jeden miał pauzę, a drugi grał. Także się przestraszyłem Jaż przykład... Nie, nie zmieniłem nic przez to. No nie, 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 Ale dobra, Ewan, ładny... Ojejku, no. Do... Dobra. Dobra, Haaland, 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 ty ty ty. ty ty Haland! Ha ha ha. Dobra, I, en... i Evan, Evan bardzo ładnie to robi. I zobaczmy, Sam Kerr, i Samker z dystansu, oj Sam Kerr, co to był, co to był za strzał, debiutancki gol, kobitki w naszych barwach, no i już wiem, że będę nimi napierdzielał. Dobra, i Vinicius, cudownie, i Vini do Sam pięknie Vini. Sam kerr, sam kerr. O, jakie statystyki fajne. Ej, zajebiste to jest. Ja wiedziałem, że coś takiego ma być, ale jeszcze tego ani razu nie widziałem. Ej, podoba mi się Fest, nie? Zajebista sprawa. Tylko mam nadzieję, że statystyki Rywala też będę widział, żeby później, jakby, no wiedzieć, co mam bronić. Ej, dobra, o, fajne katstenki są. W ogóle widziałem, że można powtórkę, jakby live oglądać. To jest fajna sprawa, bo tego nigdy nie było, nie? Także. Fajne, jakieś tam plusy dla jej Takie kasy też mi się podobają. Jest to troszeczkę bardziej żywa gra dzięki temu. Można tam. Można się po prostu z tym swoim składem nieco bardziej utożsamić, nie? Zwłaszcza, jak się tam szatni. Super sprawa. Ej, jakieś. O jezu, jakieś to było. Dobra, nieważne. Zobaczmy. Erling Haland. Wiem, że on ma te powershoty, chyba. O kurde, ładnie. Znaczy, chyba. Nie, dobra, nie wiem, co on ma. W każdym razie. Holand, holand. Tu, tu, Ej, nie ma tego triku chyba już takiego, że. To on się nazywał. Boże, El Tornado chyba? On był taki fajny, dopiero co się go nauczyłem, w FIFA 23, pod koniec a już go nie ma. Teraz. Sam Kerr, Sam Kerr. Dobrze, do Erlinga, Halanda, Erling. I. A dobra, gościu też nie trafił, także jest 1-1 jeden, jeden wstępny odcinek, ja robię sobie taki przegląd, obeznanie we wszystkim, także może być on nieco dłuższy, ale widziałem, że jakby finał FIFA 23 wam się podobał, taki jakby po prostu w dłuższym wydaniu, także zobaczymy, czy taki odcinek też wam siądzie z EAFC 24, kurde, tutaj niestety wini tego nie trafia. Aha, Sam Kerr ma potężne główki, no tego się nie spodziewałem, bo ona ma, nie wiem, 1,60m. No ale dobra, może wśród kobiet rzeczywiście. No, 68. Także potężne główki, tak średnio dla mnie tutaj pasują, ale dobra. Halan ma tylko 3 playstyle? Premia do sprintu, potężne główki, okej, okay, tutaj rzeczywiście, no, metr 90 robi swoje akrobata. A Vinicius, o kurde, ile on ma tego? Ja pierdzielę. Jeżeli już trochę zagraliście w FIFA, to dawajcie znać, jakie macie odczucia z tymi playstylami. Czy to jest rzeczywiście rzecz, na której warto się skupiać? Czy, czy taki po prostu dodatek, że fajnie jak jest, ale. Żeby się po prostu za tym jakoś bardzo nie fokusować, A ale zobaczmy, Vinicius Vinicius, ojoj oj, 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 oj. Vinicius, co się zabawił, Vinicius Erling Haaland z dystansu powershotem, co jest, te powershoty są turbo dobre jak na razie I zobaczmy, João Paulo z dystansu, kurde, <gry> prawie Dobra, i Vini, oj, o to chodziło, dobrze, Vinicius Junior i jazda Vini, dobra, przechodzi, dawaj Erling Erling, Erling! Erling! Halat! Prawie zabił bramkarkę, no ale no niestety gola nie strzelił! Jak widzicie, trochę ledy bispa. Haha, <laughs> ale dobra, to jeszcze to poprawię, po prostu taśmę nie mam dobrej, będę musiał dzisiaj jeszcze pojechać i kupić W każdym bądź razie, mamy pierwszego wina w FC 24 Cudownie, 25, o Jezus, ile tego... Jezu, ile te punkty do kwalifikacji są, ile my to będziemy zbierać, widzowie? Y Okej, okay, mamy Rodmana albo Williamson i wiecie co, ta Rodman, No ma 5, nie, dobra, może weźmy, hmm nie dobra, weźmy Rodman, weźmy Rodman, bo jednak, no tak jak mówiłem, babeczki się raczej tak średnio, ale z przodu myślę, że jak najbardziej. To będzie złota paczka premium, wiecie co? Do niej sobie będziemy cisnąć, ja tylko zobaczę. A może już będziemy mieli? Nie, chyba jeszcze trochę zabraknie. O, ale możemy kupić dwie karty na rynku, albo o, trzy gwiazdki w momentach. Są... I dziesięć. Jezus, jaki ja mam dobry skład! I od SPK do napastnika, no, tutaj. No i mamy to, Jezus! Tak jest, udało nam się zrobić kolejną gwiazdkę. I Vinicius, i strzeliliśmy światło bramki, no strzeliliśmy gola, cudownie, brawo Vini! I tak jest, mamy trzy gwiazdki, także mamy zrobione zadanie. Czy oprócz tego coś mamy jeszcze? Ej, ja chciałem tu, no nie, 50 mi brakuje. Dobra, to w takim razie otwórzmy paczkę brązową, wystawmy karty i otwórzmy paczkę... No jaką? O kurde, 700, dobra, daj, lecimy. No i dobra, wystawiamy ich tak, żeby sobie poschodzili. Dobra, i prawdopodobnie mamy już zadanie ukończone. Uwaga, gdzie są te zadania? Zadanie, dobra, mamy. Yy, także tak jest. Mamy złotą paczkę premium, pora na upgrade'y składu. No już oczywiście zaoszczędzę Wam cierpienia i nie będę Wam pokazywał yy, paczki z muzyką po golu. Po prostu otwórzmy sobie paczkę za 7,5. K, czy coś ciekawego? Portugalia, napastnik. Nie nabiorę się, nie nabiorę się, jeszcze się nie nabiorę, bo nie wiem jak wygląda walkout. A my trafiamy Jessica Silver. Uhu, uhu, uh, 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 78 overalla. Wygląda nieźle. I krak w no, bramkarza, spoko, jakieś tam style gry. Czy będzie upgrade składu? Pewnie, nie, dobra, bramkarz nowy. Dobra, to jest spoko. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. Dobra, dowiedz się więcej, może kiedy indziej. Okej, okay, tutaj możemy. I czekajcie, które to są te płatne, a które nie. Dobra, tutaj widzę, że... Dobra, bo tutaj na dole piszę. Tutaj skrzydłowy jest płatny, spoko, ale reszta, nie? Aha, i co tutaj tak, ogółem 80 tempo 65, no to kurde, Harry Maguire tu wbija, nie? Tutaj co mamy? Ogółem Max 80 tempo, max 90 obrona, max... Ej, to można prawie każdą kartę dać. No i co tutaj jeszcze mamy wymagania? Okej, okay, tutaj jest, można darwina dać między innymi, Max 83 napastnik max 91, serio? Ej, dobre zadanie to jest, fajne. Nie no, trzeba tutaj troszeczkę nad tym spędzić czasu, żeby fajnie wybrać. Yy, I teraz tak tutaj widzę, że tutaj można brązowego ulepszyć. Ojojo, oj, ej, to fajne, można jakiegoś, ej, nie wiem, Polaka z ekstra klasy ulepszyć, jakiegoś młodego. Fajnie by było. Także tym się pewnie zajmiemy na streamie. Wygląda to spoko. Czekajcie, bo tam jeszcze w sumie jedna zakładka byłam. A, moje ewolucje. To jeszcze żadnych nie mam, ale dobra, to jest naprawdę duży plus. Bardzo mi się podoba ta zmiana, że coś takiego jest. No dobra, więcej zmian robić nie będę. no Mamy nowego bramkarza, mamy prawego skrzyd prawą skrzyd skrzydłową nową. Także co, zagrajmy kolejny meczek, zobaczmy jak teraz nam pójdzie. No dobra, zobaczmy naszego drugiego rywala. gramy z Pro -team. No dobra, zobaczmy czy będzie Pro Squad. Murphy, no to już, chociaż kurde, całe złoty. No nieźle, nieźle to wygląda, nie będę oszukiwał. No cały złoty skład na takim etapie no robi wrażenie już. Dobra, do Sam Kerr. Sam Kerr ładnie do tej nowej kobitki z naszego zespołu. nad niej, jak się nazywa. Jordan. Aha, Jordan. O kurwa, mamy Jordana w składzie. A nie, to chyba nie nasz. Sorry, to nie nasz skład. Mamy, my mamy Denisa Rodmana za to. I zobaczmy. Dobra, piła do Erlinga. Holanda. Hochland. Holand. Holand. Tu tu, ru, tu 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 ru, tu, tu. Ha, 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 Pięknie. do i Vinicius, jaka klasa, jaki, jaki, jaki spokój, to mi się podobało, i samowa keruwa i nic z tego nie ma. Erling, Erling, dobrze do ker ker Jezus Maria, jak oni się rozumieją, i mamy 2 do 0, pięknie sam ker Ładnie Vini, i Vini, zobaczmy z dystansu, i tak jest, no kobitki na bramce, to jest straszny wybór, niestety, no wzrost. No robi, robi tej różnicę straszną, ponieważ, no nie wiem, każdy pewnie z was grał, na przykład Kasijasem w FIFA 23, to jest... Wiadomo, zajebisty bramkarz, a nawet jeden z najlepszych w historii piłki nożnej, ale w FIFA no po prostu, no nie siedzi to, nie wiem, jakoś, nie, i chyba nie umie zrobić dobrego, niskiego bramkarza. Casillas w, po prostu, w grze jest słaby, no nie ma co mówić, jest po prostu słaba tutaj Erling Haaland prawie... I Rodman, ojojoj, oj, oj, jak się, ojej, oj, rzut karny! Ej, pierwszy rzut karny! Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle, bo ja nie mam pojęcia, szczerze, czy to jest tak samo jak VA FC24? znaczy FIFA 23? Tak jest. No to Erling, Haland, zobaczmy, czy ty dostrzelisz? Tak jest, Erling, pięknie dostrzelił 4 do 0 w 25. Minucie, no to jest pogrom. To chyba jednak w takim razie nie jest Promati, Rodman. Rodman, czy to będzie dobra wrzuta na Sam Samker Sam z potężną główką, okej, okay. dało to, dało to, da, da. widać to było, że tą potężną główkę i 5 do 0, wygrywamy, cudownie. I Sam Samker, Sam Sam 6 do 0, Nie, no jest jak fajnie, fajnie tak sobie zrobić trening strzelecki w Division Rivals. I zobaczmy, Sam ładnie, ładnie, ładnie wybiega i uwaga, Sam dajcie power powershota. No i to w tym razem bramkarzem się troszeczkę ruszył i to mu coś dało, kurde, ale piła. Tylko nie pokazuje jednak statystyk rywala. Szkoda, bo też bym coś takiego zobaczył, wiecie. Wtedy bym wiedział, przed którą gościu woli stroną grać. A tutaj Oja Żabalowy strzela na 6 do 1. No i nic z tego. Kurde, gościu chyba chce strzelić tego drugiego gola, ale już mu to nie wyjdzie, bo wygrywamy 6 do 1. No Sam Kerr dała popis, strzeliła Hatrika. No i co, no, wygrywamy fajnie, fajnie, że się udało kolejny meczek wygrać. Troszeczkę punktów mamy, troszeczkę końców też. Dobra, to teraz tak weźmy sobie jeszcze, zobaczmy na transfery. Bo jestem ciekawy, no, jak to po prostu wygląda, jak wyglądają ceny przed zawodników Realu Madryt. No, bo jednak ten klub mnie najbardziej. Interesuje, zobaczmy, jak to wygląda w takim razie. Ile taki luka? No, 100 tysięcy, na pewno nie tyle. Czekajcie, porównaj cenę 7 tysięcy poniżej 10k, kosztuje luka. Także może to będzie jeden z pierwszych transferów. Taki Vinicius, ile? Oś, ej, ty! No dobra, z drugiej strony wiecie, to jest tylko 700k, ale jak można mieć 700k w tym momencie? To jest okropna, okropna, okropna kasa. Fajnie wygląda. A ile kosztuje? No, no 15 tysięcy pewnie kosztuje. A Czuła menu, on też wygląda mocno. No 10 tysięcy, spoko, to są jeszcze takie akceptowalne cele, ce, ceny. Guler jest dosyć tani, a wiem, że można go dać w upgrade, także ja się w ogóle nad gulerem bardzo zastanawiam a Rudigerek jak wygląda? Ile tam? No 50-60 tysięcy, nie dziwi się. Świetny obrońca. I teraz Jude Bellingham. A ty chłopie ile? Poniżej 100k. Ok, ok. Ciekawie. Pranek Garcia Mendy. Jezus, on pewnie jest no tyle co Rudiger. Masakra. Mendy co roku jest zawsze dobry. No dobra, tutaj ceny mamy zobaczone. Jeszcze weźmy, zobaczmy od razu, jak już jesteśmy przy Realu, zobaczmy też yy, Barcelonę. I jest tutaj, o proszę, Balde. Balde, lewy obrońca, spoko. 4 tysiące około. To jest dobra cena. Rafinha. No Tutaj będzie około 20-30, nie? No i tak tak gdzieś, no w sumie taka, poda, podałem takie najbardziej realne widełki. 4x4, myślałem, że ma 5 gwiazdek, szkoda, że nie ma. 6000 kosztuje, ale pewnie koło 3... no nie no, 5 koła, dobra, 5 koła zaszało Feliksa. spoko, ma 5x4, a taki Dejongi... Ile ty Dejongi kosztujesz? 50k około, spoko, Też jak, jak, czyli jak Rudiger trochę. On ma chyba... ciekawe, ma 5 gwiazdek czy nie ma? Nie ma, 4x4, ale to i tak jest dobrze. On kosztuje, ej, nie aż tak dużo, około tam 30 tysięcy, to jest jeszcze taka dobra cena. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jeżeli Wam się podobało to łapka w górę oraz subik, mile widziany. No i co, cieszę się, że jesteście razem ze mną w EAFC24. Zróbmy tutaj oro w tej grze. Do zobaczenia, siema.